Cześć! Jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. Nie wiem, czy wiesz, ale nasza planeta Ziemia ma 7 sąsiadów, wraz z którymi tworzy rodzinę 8 planet krążących wokół Słońca. Przygotuj się, bo dziś opowiem Ci właśnie o... planetach! No to zaczynamy! Słońce oraz wszystkie obiekty kosmiczne, które obracają się wokół niego, należą do Układu Słonecznego. Planety poruszają się po orbitach. Orbita to taka jakby ścieżka dookoła Słońca. Każda planeta ma inną orbitę. Jedne są dłuższe, a inne krótsze. Dlatego niektóre planety okrążają Słońce szybko, a niektóre bardzo wolno. Jak na pewno pamiętasz, Słońce jest gwiazdą, czyli kulą bardzo gorących gazów. Jest położona wystarczająco blisko Ziemi, abyśmy mogli poczuć jej ciepło. Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy gwiazdą a planetą? Planeta nie jest tak gorąca i duża jak gwiazda i nie wytwarza własnego światła. A teraz opowiem Ci trochę o każdej planecie. To jest Merkury. Jest planetą najmniejszą i znajdującą się najbliżej Słońca. Jest pokryty kraterami, czyli dziurami, zrobionymi przez wielkie skały kosmiczne, które się o niego rozbiły około 4 miliardy lat temu. Merkury potrafi okrążyć Słońce w 88 dni. Następną planetą jest Wenus. To najgorętsza planeta w całym Układzie Słonecznym. Dlatego, że jest otoczona chmurami gazów, które działają podobnie jak koc, utrzymują ciepło Słońca. A to jest nasza cudowna planeta, Ziemia. Ziemia jest 3. planetą w kolejności od Słońca. Jest jedyną planetą, na której istnieje życie, ponieważ dostaje wystarczająco dużo światła i ciepła, żeby życie mogło istnieć. Gdyby Ziemia była trochę bliżej Słońca, byłoby na niej za gorąco, a trochę dalej zbyt zimno. Następną planetą jest Mars. Jest często nazywany czerwoną planetą, ponieważ na jego powierzchni znajduje się czerwony pył unoszony przez wiatr. Skąd bierze się ten pył? Skały na Marsie mają w sobie bardzo dużo żelaza. Żelazo rdzewieje, a wtedy powstaje właśnie ten czerwono-pomarańczowy pył. A to jest Jowisz. Jest taki wielki, że zmieściłyby się w nim wszystkie pozostałe planety. Silne wiatry powodują, że na powierzchni planety ogromne chmury gazów wirują i układają się w przepiękne wzory. Kolejną planetą jest Saturn. Saturn to planeta składająca się głównie z gazów. Jest nazywana również gazowym olbrzymem. Wielu ludzi uważa, że Saturn jest najpiękniejszą planetą dzięki mieniącemu się pierścieniowi wokół planety. Pierścień ten składa się z lodu, skał i pyłu kosmicznego. To jest Uran. Ma niebiesko-zielony kolor, ponieważ jeden z gazów tworzących zewnętrzne warstwy tej planety to metan, nadający właśnie taki odcień. Wnętrze Uranu składa się głównie z lodów i skał. Uran ma najzimniejszą atmosferę planetarną w Układzie Słonecznym. Neptun jest najdalej położoną od Słońca planetą. Jest bardzo podobny do Uranu. Jego wnętrze również składa się głównie z lodów i skał. Również dzięki metanowi wydaje się, że planeta ma niebieskawy odcień. Jedną z różnic pomiędzy tymi dwiema planetami są zjawiska pogodowe. Na Neptunie jest ich bardzo dużo, podczas gdy na Uranie jest ich bardzo mało. A to jest Pluton. Od 2006 roku Pluton nie jest uznawany za planetę, tylko za planetę karłowatą, taką jakby mini planetę. Temperatura tam jest bardzo niska, ponieważ Pluton jest bardzo oddalony od Słońca, około 40 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Jak myślisz, skąd tyle wiemy o kosmosie i planetach? Dzięki kosmicznym teleskopom. Atmosfera wokół Ziemi utrudnia obserwację gwiazd i planet, dlatego astronomowie wysyłają w kosmos teleskopy, dzięki którym można poznać zakamarki wszechświata. Czas na quiz! Która planeta nazywana jest czerwoną planetą?
Neptun czy Mars? Tak, to Mars! Która planeta leży najdalej od Słońca? Neptun czy Merkury? Tak, to Neptun! Która planeta jest najgorętsza? Saturn czy Wenus? Tak, to Wenus! To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. Do zobaczenia! Pa, pa! Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.